Jesteśmy pod TMZ Teren w Raciborzu na ulicy Długiej. Ze mną jest Michał Fita, kandydat na prezydenta miasta i chcieliśmy go zapytać o kilka słów, żeby podsumował kampanię wyborczą. Z naszej strony kampania wydaje mi się bardzo udana, bardzo i pod względem takim nawet estetycznym, i pod względem takim fair play, i pod względem merytorycznym przede wszystkim, bo to była kampania oparta też w dużej mierze na słuchaniu ludzi, na tym, co też, na czym ludziom też zależy. Oczywiście mamy swoje 5 konkretów, które zaprezentowaliśmy. Nasz program wyborczy był cały czas dostępny i nie ukrywam, że gdzieś tam też trochę pojawiały się nowe wątki wskutek właśnie tego, że ludzie kontaktowali się z nami, zwracali uwagę na to, czego brakuje, co dobrze byłoby podnieść w trakcie kampanii jako temat ważny do zrealizowania, i my też żywo na to reagowaliśmy. Oczywiście biorąc pod uwagę realność realizacji, tak to ujmę. I to pierwsza rzecz. Nie ukrywam, że kampania w dużej mierze znowu atakująca. Przypomnę, że poprzednia też była taka, że gdzieś tam parę strzałów znikąd się pojawiło. Docierały do mnie informacje na mój temat, dowiedziałem się tylu nowych rzeczy, tylu plotek. No, pod tym kątem myślę, że miasto się chyba nie zmienia, bo plotki u nas są, że tak powiem, takim istotnym narzędziem wykorzystywanym przez niektóre środowiska, ale przyznam szczerze, że jakoś specjalnie nie dotyka mnie to, może tak powinienem powiedzieć. Aczkolwiek musiałem wyprostować kilka, łącznie z tym, że podobno byłem dłużny komuś jakieś wielkie pieniądze i takie historie. Nic prawdziwego, i ten, który mnie informował o tym, że coś takiego usłyszał, szybko jakby zweryfikował, co jest prawdą, co jest fałszem. Takich fałszywych różnych informacji, łącznie z gazetką, która też jest nieprawdziwa, zawiera nieprawdziwe treści, no było dużo. Czy to przełoży się na wynik wyborczy? Ciężko powiedzieć. I teraz jakie są moje oczekiwania co do wyniku? To zabrałeś mi pytanie właśnie. Za chwilę będą spływały pierwsze wyniki z komisji wyborczych. Mm-hmm. I właśnie jak myślisz? Jak znaczy ja jestem generalnie bardzo gotowy na przyjęcie każdego scenariusza. Tak naprawdę rozmawiając z wieloma ludźmi, słyszałem w zasadzie wszystkie możliwe wersje rozstrzygnięć tych wyborów. I naprawdę trudno mi jest powiedzieć, jaki będzie wynik. Jestem gotowy na przyjęcie każdego tego wyniku. Jestem bardzo zadowolony z tego, jaką robotę wykonaliśmy. Wobec czego to już napawa mnie ogromną dumą, radością i dobry wieczór. I przede wszystkim wdzięcznością dla ludzi, którzy pracowali nad tą kampanią, i dla tych, którzy też reagowali, byli, że tak powiem, po tej drugiej stronie i właśnie przychodzili z pomysłami albo coś ponarzekali. Więc pod tym kątem jestem mega, mega zadowolony i tak jak powiedziałem, otwarty na każdy możliwy scenariusz. Przyjmę z pokorą każdy wynik. No i życie będzie kręciło się dalej. No, nie ukrywam, że jakby dla mnie najważniejsze wartości to rodzina, to dom. To są te miejsca, o które należy przede wszystkim dbać i tym się cieszyć, i tym radować. Co przyniesie rzeczywistość, to jasne. Zobaczymy. Super. Jeszcze pytanie o plan minimum i plan maksimum. Idziesz z drużyną swoją i jak myślisz, jacy jesteście mocni i ile byście chcieli, znaczy ile byście chcieli, chcielibyście wszystkie, ile tak. byście chcieli realnie mieć mandatów w Radzie Miasta? Chcielibyśmy oczywiście maksimum, ale trzeba przyznać, że tutaj również jesteśmy otwarci na każdą możliwość. Wydaje mi się, że zespół, który udało się nam stworzyć, to zespół niezwykle ciekawy, bardzo różnorodny. Mi też zależało na tym, żeby
faktycznie byli wśród nas ludzie o różnych poglądach, różnych światopoglądach, różnych spojrzeniach, różnych profesjach też przede wszystkim. Te profesje, te doświadczenia, te umiejętności, te kompetencje, które za tym idą, to jest najważniejsze. I wydaje mi się, że ten nasz zespół jest bardzo szeroko przekrojowy właśnie. I to było dla mnie jakby najistotniejsze pod względem doboru zespołu. Ostatnio wprowadziliśmy 5 radnych. Czy powtórzymy ten wynik? Nie wiem. Bardzo bym chciał, żeby to było takie minimum 5, bo to będzie świadczyło o tym, że przynajmniej jakby utrzymujemy jakiś status quo. Natomiast jeśli zdobędziemy więcej, no to będę po prostu szczęśliwy. Natomiast nie jestem wróżką i nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ilu wprowadzimy. Czekajmy po prostu na wynik. Czekamy cierpliwie. Myślę, że po północy będzie wiadomo już, kto być może zostanie prezydentem miasta. Tak jak Michał wspominałeś, wszystko się okaże. Tak, no trzeba powiedzieć, że te drużyny, jakby konkurencja była bardzo mocna. Nie? Szczególnie na przykład ten okręg, w którym mieszkam, okręg trzeci, Ocice, tam ta lista nazwisk w każdej drużynie jest, wydaje mi się, dość mocna i tak naprawdę to powoduje, że ciężko jest oczekiwać, jaki będzie wynik. Ja nie ukrywam, że tak sobie trochę myślę, że chyba wchodzimy też w taki etap, w taki czas, w którym być może właśnie taki dopływ też trochę nowych osób do struktur samorządowych byłby być może też wskazany, więc oczywiście doświadczenie jest ważne i ważne jest, żeby byli ludzie, którzy mogą w jakiś sposób też wspierać, wspomagać tych nowych w kreowaniu samorządowej rzeczywistości, ale zawsze jest chyba dobrze, kiedy wchodzi nowy element i jakby tworzy nową jakość. Tego byśmy też chyba chcieli. Bardzo dziękuję za krótką wypowiedź. Dziękuję bardzo. I Michale, wracaj do swoich gości. Dzięki. I trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej, żebyście się dowiedzieli, co dalej. Bardzo dziękuję.